Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na swoim kanale. Ponownie jesteśmy tutaj, no i dzisiaj spotykamy się, bo jest pewna ważna rzecz do omówienia. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak to wygląda w branży odzieżowej i czy naprawdę występuje mobbing. Jakiś czas temu na wielu portalach społecznościowych pojawił się artykuł, który został opublikowany na stronie Noise'a o tym, jak to strasznie wygląda, jeśli chodzi o pracę w branży odzieżowej. Kurczę, gdzie jest mój telefon? Dzisiaj będę czasami zerkać sobie na telefon, zrobię wam zrzut, żebyście zobaczyli też ten cały artykuł, no bo tutaj pojawiają się konkretne nazwy konkretnych marek. Słuchajcie, jakiś czas temu już bardzo podobny artykuł dotyczący pracy w polskich szwalniach też obiegł cały internet. Tam były podnoszone kwestie tego, że na szwalniach kobiety najczęściej, które tam pracują, mają paskudne warunki pracy, że nie są przestrzegane przerwy, nie są przestrzegane tak naprawdę żadne normy związane z zatrudnieniem kogoś. No i ten artykuł był taki, no wiecie, prawda leży gdzieś pomiędzy. Tak, oczywiście, na pewno takie szwalnie się pojawiają. Ja osobiście nigdy w takiej szwalni nie byłam, a w paru mi się zdarzało bywać. Więc wiecie, tak naprawdę jak w każdej branży, tak i tutaj w naszej branży odzieżowej pojawiają się lepsi i gorsi pracodawcy. Jeśli chodzi o tą aferę, która właśnie rozwinęła się teraz, to tutaj dotyczy to pracy głównie jako projektant, jako asystent projektanta w tej stronie, od tej strony projektowej, a nie od tej strony wyrobniczej tak zwanej, czyli właśnie od tej strony pracy na szwalni. Jeśli chodzi o marki, które zostały tutaj wywołane do tablicy, to między innymi Nago, Elementy czy Risk Made in Warsaw. Na Instagramie Basnictwi, mam nadzieję, że dobrze wymawiam tego nika, jeśli nie, to I'm sorry. Od jakiegoś czasu tam na tym Instagramie właśnie pojawiają się na Insta Stories komentarze i relacje osób z różnych branż. Oczywiście tam zawsze był zalew gastronomii, no bo wiecie, gastronomia to jest najgorsza branża, w której się pracuje. Coś o tym wiem. Pracowałam przez bardzo krótki moment, dopóki nie dowiedziałam się, że moja wypłata to, wiecie, no, tak się magicznie nie zmaterializuje przede mną i trzeba było szefa o to prosić. No, a jak wiecie, prosiłam, nie mogłam się doprosić, więc powiedziałam bye Felicia. No, więc na gastronomię narzekamy już od dłuższego czasu. Wiecie, jak wyglądają warunki. Na pewno każdy z nas zna kogoś, chociaż jedną osobę, która w gastro pracuje i wie, że jest dramat. No i teraz właśnie nagle okazuje się, że dramat też pojawia się w naszej branży odzieżowej. Jeśli chodzi o marki, one odpisały też na te zarzuty. I powiem wam, że te odpowiedzi to jest taki wygenerowany bełkot prawny, jesteśmy super! No ale dobrze, przejdźmy do sedna. O co chodzi w ogóle w tej całej Avanti z tymi markami i jeszcze z paroma innymi? Bardzo dużo ludzi wypowiada się właśnie w internecie, że marki, które są transparentne, które mają być takie eco-friendly, made in Poland, wiecie, 1000 certyfikatów ekologicznych i wszystko jest super duper, że te marki źle traktują strasznie pracowników. To znaczy, jest wyzysk, jest praca po godzinach, jest praca ponad to, co tak naprawdę mają w umowach dani pracownicy. Są problemy właśnie z płatnością za nadgodziny, różnego rodzaju problemy i poszerzanie tych obowiązków. No i słuchajcie, takie rzeczy się zdarzają w każdej branży. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nigdy nie pracował nadgodziny, nigdy nie zrobił nadgodzin i nie zostało mu za to zapłacone. Ja też w tym momencie nie pracuję w branży odzieżowej, no i też pracuję zdecydowanie więcej i dłużej niż tak naprawdę to, co wynika z mojego charakteru zatrudnienia. Więc wiecie, to wszystko zależy od waszego pracodawcy. Natomiast właśnie tą iskrą, która podsyca ten ogień, jest to, że marki, które tutaj się prezentują i które są przywołane do tablicy przez te komentarze, to są marki promujące ten ekologiczny, zdrowy, biznesowy model. Na przykład na stronie Elementy, tutaj zobaczycie sobie, jak ta strona wygląda, możemy zauważyć, że każda rzecz, tak naprawdę jej cena jest rozbita na różne aspekty jej twórczości, czyli jej stworzenia tak naprawdę. Czyli podatki, marża, opłaty, koszta i jakieś cele charytatywne. No i wszystko super, ale wiecie, to tak naprawdę, powiem wam szczerze, coś. Mam nadzieję, że nikt mi za to nie pozwie do sądu. Każdy może sobie napisać w internecie, co chce. Słuchajcie, ja też mogę sobie założyć markę. Zakładam markę, ale
wiecie, ona jest jeszcze w magicznym procesie produkcyjnym, więc jak coś będę wiedzieć więcej, to wy będziecie pierwsi, którzy się o tym dowiecie. Więc ja też mogę na stronie swojej marki napisać, że 10% ze sprzedaży trafia do opieki magicznych jednorożców. No, wiecie, nikt tego tak naprawdę nie jest w stanie zweryfikować. Wiadomo, że są jakieś kontrole, jakieś urzędy ochrony konsumentów i tak dalej, ale moja twórczość w internecie może być zmyślona i ceny moich produktów też mogą być zmyślone i no ciężko jest to zweryfikować, więc nie wierzmy zawsze markom, które po prostu pięknie piszą o tym na Instagramie, że wow, wspieramy polskich producentów, no ale naszych pracowników już nie. Słuchajcie, przeczytam wam trochę komentarzy, ja je oczywiście tutaj wrzucę jako screeny, żebyście mogli też je sobie przeczytać samodzielnie. Jeśli chodzi o Riska, to powiem tak. Miałam szczęście pracować tam, kiedy magazyn był w budynku od drugiej strony ulicy od biura, a nie w Błoniach jak teraz. Bo wszyscy wiedzieli, że płakać chodzi się właśnie tam, wśród drogich szmat i cudownych, empatycznych ludzi, którzy tam pracowali. No więc chodziliśmy jak te sieroty do magazynu i jaraliśmy nerwowo szluga za szlugiem i ryczeliśmy jak po... A potem wracaliśmy do biura wyrabiać nasze darmowe nadgodziny dla sieciówek. Być może powiem kiedyś głośno pod swoim nazwiskiem, co naprawdę działo się w tej super insta-friendly firmie, ale też może jak już skończę terapię. Tyle w temacie. No słuchajcie, pójście na terapię przez pracę to już jest poważny temat. Firma jest wymieniona z nazwy. Dalej nie potrafię tego ocenić, bo dalej mam za mało danych. Natomiast serdecznie współczuję, jeśli to tobie zdarzyła się właśnie taka sytuacja w tej firmie. Terapia jest zawsze dobrym rozwiązaniem, zawsze możecie to gdzieś zgłosić. Wiecie, mobbing, te sprawy, takie popularne słówko teraz. Na koniec Risk Made in Warsaw to dramat, naprawdę. To znaczy prawdą jest, że w firmie panuje rodzinna atmosfera, rodem z rodziny patologicznej. Oczywiście śmieciówy, atmosfera wzajemnego podpiąć się i obrabiania sobie nawzajem tyłków to standard. A konkrety. Po 5 latach współpracy dziewczyna, która stworzyła dział obsługi klienta, została zwolniona bez żadnego konkretnego powodu, była na B2B, z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Klara Pato, właścicielka, stosowała mobbing na swoich najbliższych współpracownikach. Poniżała je, bombardowała telefonami i SMS-ami poza godzinami pracy. Standardem były bezpłatne nadgodziny, wieczny brak decyzyjności i zwalnianie każdego, kto ośmielił się skrytykować szefowe. Reklamacje ginęły albo były rozpatrywane w zależności od nastroju technolożki, pozytywnie albo negatywnie. Standardem było nazywanie klienta głupimi i z drugiej strony pracowałam w obsłudze klienta, było przyzwolenie na to, żeby klientki wyzywały nas. Też nic nowego. Słuchajcie, bardzo często w naszej branży pracuje się właśnie na umowach typu B2B, dlatego że prowadzenie firmy odzieżowej to są zwykle bardzo duże koszta. No i niestety to jest coś, co w Polsce jest po prostu bardzo źle ogarnięte. Ja sama miałam bardzo często propozycje, jeszcze zanim założyłam swoją działalność gospodarczą, że hello, zakładaj swój biznes, bo ja z tobą nawet zlecenia nie podpiszę. No niestety, tak wygląda kwestia zatrudniania w Polsce, że najkorzystniej dla pracodawcy jest właśnie podpisać z kimś taki kontrakt biznesowy. No, natomiast oczywiście faktycznie znowu nieciekawa sytuacja, ale znowu przepraszam, nie będę sędzią. Przykro mi, jeśli cię to spotkało dalej, ale nie będę stawała po ani tej, ani po drugiej stronie. Bardzo mi przykro. Kolejny komentarz dotyczy firmy Nago, tutaj też wam wrzucam. Możesz zebrać info, że w Nago pracuje się często bez umowy, wszyscy na B2B bez gwarancji zatrudnienia. Mogą zwalniać z dnia na dzień. Problemy z terminowymi wypłatami, szef, który bardzo opresyjnie traktuje niektórych pracowników. Słuchajcie, w Polsce temat opłacania faktur na działalności gospodarczej to jest dramat. Też nasz pracodawca może nam tej faktury nie opłacić z różnych względów. Też tutaj nikogo nie usprawiedliwiam, no ale niestety. W takim kraju żyjemy! Jej! Jest super! Swoją drogą, w takiej dużej firmie to często działa tak, że firma inwestuje w kolekcję i na przykład musi opłacić proformę, musi już opłacić część produkcji, no i po prostu bardzo często nie ma wtedy pieniędzy. Oczywiście jest to niezgodne z prawem, żeby taką wypłatę gdzieś tam odciągać. Ja to rozumiem, bo kiedyś też miałam taką sytuację, że mój zleceniodawca, osoba, dla której wykonywałam pewną rzecz, nie miała po prostu pieniędzy, dogadaliśmy się, po prostu później wystawiłam fakturę. Rozumiem, jakby wiecie, zrobienie kolekcji kosztuje bardzo grube tysiące, ale też to nie powinno być właśnie kosztem wypłat pracowników. Więc próbuję wam pokazać obie strony tego naszego kija.
No i mamy też komentarz związany z marką Elementy. Już parę głosów na Elementy. Znam opowieści od osób, które miały doświadczenia z tą patofirmą. Może warto by wybrzmiały. Szef tej transparentnej marki nie wie, co to prawo pracownicze. Niejednokrotnie oszukiwał pracownicę, nie chcąc im wypłacić wynagrodzenia. Niektórym osobom nie zapłacił za jednorazowe zlecenia. Stałym pracownikom wciskał kit, że skoro dostaną tarczę od państwa, to nie musi już im płacić za pracę, którą wykonywały w danym okresie. Deklarują się jako etyczna firma, a nie zapewniają pracownikom miejsca do siedzenia w pracy. Nieludzkie naloty, nadzory w butikach na wyrywki, skarżenie o absurdalne rzeczy na pracownicę przez osoby na wyższych niż one stanowiskach. Zlecanie czynności poza ich obowiązkami i to wszystko oczywiście za najniższą krajową. Też nic nowego. Słuchajcie, standardem jest to, że polscy janusze biznesu dokładnie tak postępują, czy w branży odzieżowej, czy w każdej innej branży. Zapłata premii? No co ty, nie dostaniesz premii, bo było brudno na sklepie. No nie wiem, czy wiecie, ale jak się pracuje na butiku, to trzeba być sprzedawcą, magazynierem, no i sprzątaczką. Ja sama kiedyś, w latach mojej młodości i świetności pracowania w handlu, latałam na drabinie. Bardzo niestabilnej, takiej wiecie, wysokiej drabinie, chyba na 3 metry, bo trzeba było umyć okna na butiku. Oczywiście no nie miałam żadnych badań wysokościowych, no przecież pracowałam na zleceniu, no i zostałam wyznaczona przez kierowniczkę do tego, no bo wiecie, przecież to było w moich obowiązkach, żeby dbać o czystość salonu, bo bardzo duża polska firma sprzedająca towary ekskluzywne, towary premium, nie mogła zatrudnić raz w miesiącu ekipy sprzątającej do umycia tej szyby. Nie, no przecież ja musiałam ryzykować swoim zdrowiem i życiem, a dochodziło do tak kuriozalnych sytuacji, że ja sobie na tej, wiecie, na tej witrynie tam myję, oczywiście w spódnicy, no bo ej, halo, dress code, i nagle pode mną stoi klient, na którego ja tak patrzę, wiecie, w dół, tak, o, dzień dobry, jak mogę pomóc, no bo przecież ja jestem sprzedawcą, idę panu sprzedać ten skórzany portfelik. No i wiecie, mi osobiście jest bardzo ciężko zabrać głos w tej sprawie, bo nie znam nikogo, kto by pracował w tych markach. Ja sama współpracowałam z innymi markami też, no, w trakcie mojej edukacji, czy później po studiach, kiedy zaczęłam się właśnie zajmować tą naszą branżą odzieżową. Spotkały mnie różne sytuacje, dobre, złe, lepsze, gorsze, no ale ewidentnie nigdy czegoś takiego nie miałam w swoim doświadczeniu, więc nie stanę tutaj po żadnej ze stron. Po prostu chcę, żebyście pamiętali o tym, że każdy medal ma dwie strony i każdy kij ma dwa końce. I oczywiście nie neguję tutaj tych anonimowych komentarzy. Fajnie, że ludzie nie boją się o tym mówić, fajnie, że te problemy są nagłaśniane, ale to, że źle się dzieje w polskich markach, wcale nie oznacza, że źle się dzieje w każdej. Słuchajcie, przygotowując się do tego filmu, porozmawiałam z czwórką moich znajomych, których poznałam na etapie studiów różnorakich, czy podczas pracy, no i porozmawiałam sobie z nimi, jak to jest pracować dla takich mniejszych polskich marek właśnie, które mają tą produkcję w Polsce, lokalnie i tym się szczycą, no i każdy powiedział, że jest w miarę okej. Oczywiście nie są to te marki, które tutaj dzisiaj omawiamy, i te marki, które tak naprawdę no, mają teraz kłopoty wizerunkowe w internecie po tych komentarzach. No ale wiecie, można znaleźć fajne miejsce, po prostu dobrego pracodawcę, który nam zapewni super warunki i ta praca będzie nam po prostu miło upływała. Żeby podsumować ten cały temat, którym wrze nasza odzieżowa część internetu, nasza modowa część internetu, powiem wam tylko tak. Sami decydujcie, w jakim sklepie kupujecie, i w co wierzycie? Czy wierzycie naprawdę w te zapewnienia firmy, która wypisuje piękne slogany, że jesteśmy eko, że jesteśmy made in Poland, że nie jesteśmy fruit of the loom, jak Jessica kiedyś. To był jeden z pierwszych materiałów na tym kanale, jeszcze w formie podcastu, może jeszcze kiedyś o tym sobie porozmawiamy, jak to wygląda. I pamiętajcie o tym, żeby jakoś oceniać sumieniem, czy naprawdę ten produkt to jest produkt, który potrzebujecie. Poza tym, wiecie co, mam taką refleksję w tej całej sytuacji, że bardzo często jak tworzymy jakiś biznes i zaczynamy go robić i to wszystko faktycznie jest wtedy z taką pasją i wkładamy w to bardzo dużo serca, energii, naszego wysiłku, to wtedy bardzo często właśnie ta atmosfera pracy jest spoko. Natomiast później, bardzo często kiedy pojawia się jakiś sukces, to już bardziej patrzymy przez pryzmat dolarów, przez pryzmat pieniędzy, przez pryzmat przychodu, rozwoju naszego biznesu, no i trochę mniej przez pryzmat właśnie takiej rodzinnej atmosfery. Pamiętajcie też, że jeśli pracujecie w jakimś fajnym teamie odzieżowym, to no,
wy budujecie ten zespół i to wasze działania w stosunku do pozostałych pracowników tak naprawdę mają realny i rzetelny wpływ na to, jak wygląda ta wasza praca i czy później takie komentarze na temat waszej firmy się pojawiają, czy nie. Więc to wcale nie jest tak, że w branży odzieżowej dzieje się katastrofa. No dobra, story time, bo wiem, że tego chcecie i chcecie, żebym rozdała trochę tej herbatki. Pracowałam kiedyś dla firmy, oczywiście bez nas, więc nie będę tutaj robić reklamy ani antyreklamy, której robiłam wszystko. Parzyłam kawę, obsługiwałam klientki, zagadywałam klientki, SMS-ki wysyłałam, jeździłam po różne rzeczy, woziłam szefową, czasami byłam nawet, wiecie, taką małpką do zabawiania szefowej i po prostu szefowa brała mnie ze sobą na jakiś wyjazd, na taką lokalną delegację, żebym po prostu do niej się odzywała w samochodzie. Odbierałam jej dzieci, ogarniałam te jej dzieci, a tak naprawdę, wiecie co, miałam w umowie o pracę? Znaczy w umowie o pracę, w umowie zlecenie oczywiście, no umówmy się, no trzeba było pracować na śmieciówce. Visual merchandising! A byłam wszystkim od asystenta projektanta, przez opiekunkę do dziecka, no przez darmową towarzyszkę, którą można zabrać ze sobą, no i baristę, bo pamiętam, jak przychodziłam do pracy, to zawsze był taki super temat i pierwsze słowo, które się pojawiało w moją stronę: cześć Martyna, ale zrobisz mi taką kawkę? Taką domową, taką jak lubię. Kawka domowa to była po prostu kawa z ekspresu z mlekiem, taka, wiecie, mleko wlane do połowy, no. Więc byłam też baristą, byłam też krawcową, bo jeśli krawcowa nie przyszła do pracy, no to oczywiście kto siadał przy maszynie, żeby klientce skrócić sukienkę? Zgadliście, ja. Oczywiście, wiecie, teraz to miło wspominam, śmieję się strasznie w tej sytuacji, do tego stopnia, że właśnie wspominana osoba wystawia mi dalej paskudne referencje i już nawet poddałam się w pisaniu o tym miejscu, że tam pracowałam kiedyś w moje CV, bo wiem od paru innych współpracodawców, czy ludzi, z którymi współpracowałam, że zweryfikowali sobie ten mój visual merchandising w tamtej firmie, no i dostali feedback, że Boże, Martyna, nie, dramat, nie współpracuj z nią. Tak się właśnie bardzo często kończą ścieżki naszej kariery, no ale chyba każdy musi znaleźć takiego pracodawcę, na którym się trochę sparzy, niezależnie od branży, żeby wiedzieć, czego później oczekiwać. Więc jeśli jesteście zatrudnieni w takim miejscu i widzicie, że szef nie może się zmienić, to uciekajcie stamtąd, serio, pracę znajdziecie w każdym innym miejscu, możecie też to zgłosić, możecie właśnie to upublicznić na Instagramie czy na innych social mediach. Ja was serdecznie odsyłam właśnie do Instagrama, na którym się te tematy pojawiły, tutaj macie odnośnik, dlatego że naprawdę sporo ciekawych tematów możecie wiedzieć, na przykład której restauracji unikać, bo w jednej restauracji klimatyzacja była czyszczona nad stanowiskiem do przygotowywania jedzenia, no po prostu muah! Mniam normalnie, Robert Makułowicz poleca i Magda Gessler nie rzuca garami. Więc nieważne, czy to są ciuchy, czy to jest gastro, czy to jest, no nie wiem, każda inna branża. Zdarzają się ci lepsi i ci gorsi. Dlatego nie chcę tutaj wydawać osądu w sprawie tych marek. Dopóki sama tam nie będę pracować, to nic wam na ten temat nie powiem. Ale zastanówcie się, czy naprawdę potrzebujecie tą kolejną bluzkę, czy tą kolejną sukienkę z tej marki, czy nie wolicie po prostu pójść do lumpeksu, co jest chyba najbardziej ekologiczne w tym wszystkim. Wybaczcie, że nie jestem w stanie w tym filmie jednoznacznie powiedzieć i określić się, po której stronie. Chcę wam po prostu dać taki sygnał i taki feedback, że różnie w życiu bywa, więc uważajcie, na kogo trafiacie i pamiętajcie, że w sumie nasza postawa i nasza dobrość czasami może zmienić bardzo wiele w naszym trudnym świecie. No, to do zobaczenia, jak zawsze masy inspiracji wam życzę. Zostawcie subskrypcję na dole, jeśli tego jeszcze nie robicie, łapkę w górę pod tym filmem. Obejrzyjcie też inne materiały, macie playlisty tu, gdzieś. Tam, jak oglądacie na YouTubie, to w różnych miejscach one są. I do usłyszenia w kolejnym materiale. Do zobaczenia, bye! Boże, dzisiaj tak głośno krzyczę, że normalnie sąsiedzi chyba zaraz mi zaczną pukać do drzwi. Czy mnie opętało?